każdemu panu i narodowi więcej na morskim państwie zależy niż na ziemskim. Kto ma państwo morskie, a nie używa go, albo je od siebie oddala, a wszystkie szkody na się przywodzi, z wolnego niewolnikiem się stawa, z bogatego ubogim, z swego cudzem. Te słowa wypowiedział w XVI wieku arcybiskup Jan Dymitr Solikowski. Oksywie, port marynarki wojennej, gdzie stacjonuje dywizjon okrętów podwodnych, jest miejscem, w którym rozpoczęła się historia polskiej broni podwodnej. Podwodniacy, pełniący dzisiaj swoją służbę jak mało kto, przywiązują szczególną wagę do pielęgnowania tradycji tej wspaniałej broni. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku marszałek Józef Piłsudski powołał do życia polską marynarkę wojenną, choć osobiście nie był zbyt przychylny koncepcji budowy sił morskich. Pierwszą siedzibą kierownictwa marynarki wojennej była podwarszawska twierdza Modlin, następną Puck położony już na Wybrzeżu Bałtyckim. Gdynia, późniejsza stała siedziba marynarki wojennej, była w tym czasie dopiero w budowie. Główny twórca marynarki wojennej, wiceadmirał Kazimierz Poremski, wraz z zespołem oficerów, którzy doświadczenie morskie zdobywali w marynarce carskiej Rosji, planowali budowę nowoczesnej floty, dorównującej swoim poziomem ówczesnym morskim mocarstwom. W 1926 roku szef kierownictwa marynarki wojennej, komandor Jerzy Świrski, z upoważnienia Rady Ministrów podpisał kontrakt na budowę w stoczniach francuskich trzech okrętów podwodnych. Wybrano pewien wzór o wyporności około 980 ton i przystąpiono do budowy z zastrzeżeniem, że nasi specjaliści, którzy nadzorowali budowę, będą mogli wnosić swoje poprawki. I tak między innymi zmieniono usytuowanie wyrzutni minowych z zewnątrz okrętu na wewnątrz ze względu na warunki, jakie panują w Polsce w okresie zimowym. I tak zostały wybudowane trzy pierwsze okręty podwodne: Wilk, Ryś i Żbik. Nie wszystko zostało zrobione tak, jak sobie nasi życzyli. Była zła jakość materiałów użytych do budowy okrętów, niektóre mankamenty techniczne, bardzo głośna praca mechanizmów. Po przeanalizowaniu tego wszystkiego kierownictwo marynarki wojennej postanowiło opracować własne założenia techniczne i przystąpić do budowy następnych okrętów podwodnych. W ramach tego opracowania narodziły się dwa nasze słynne bliźniaki, ORP Orzeł i ORP Sęp, budowane w Holandii. I były to wtedy najnowocześniejsze okręty podwodne na świecie. Po wejściu do służby pierwszych trzech okrętów podwodnych szef kierownictwa marynarki wojennej utworzył z dniem 1 maja 1932 roku dywizjon okrętów podwodnych. Jego pierwszym dowódcą był komandor porucznik Eugeniusz Pławski. W następnych latach dołączyły do dywizjonu dwa okręty, także w 1939 roku w skład dywizjonu wchodziło pięć okrętów: ORP Ryś, ORP Żbik, ORP Wilk, ORP Sęp i ORP Orzeł. W tych latach sukcesywnie tworzono strukturę dywizjonu. Załogi uczestniczyły w bardzo intensywnych ćwiczeniach. Dopracowywano również zagadnienia związane z techniką okrętową oraz uzbrojeniem. Okręty podwodne brały także udział w wielu rejsach zagranicznych o charakterze propagandowym, pokazującym nowoczesną broń polskiej marynarki wojennej. A trzeba przyznać, że mieliśmy się czym chwalić, bowiem na polskich okrętach zastosowano takie nowinki techniczne jak spawanie kadłubów, przesunięcie wręk na zewnątrz kadłuba mocnego, czy też zastosowanie unikalnej łączności pomiędzy orłem i sępem,
za pomocą telefonu podwodnego projektu profesora Groszkowskiego. Polska Kultura Techniczna Projektowania Okrętów prezentowała wówczas najwyższy poziom światowy. Niestety żadne działania Polski na arenie międzynarodowej zmierzające do uniknięcia wojny nie odniosły pożądanych skutków i rzekomo pokojowa wizyta pancernika Schleswiga Holsteina w Gdańsku rozpoczęła dla Dywizjonu Okrętów Podwodnych czas zmagań wojennych. Rozpoczęcia działań wojennych okręty Ryś, Żbik i Sęp znajdowały się w porcie Hel, Wilk i Orzeł w Gdyni-Okrzyku. Ich zadaniem było operowanie na niemieckich liniach żeglugowych od przylądka Rozewie do wyspy Bornholm, obrona podejścia do naszych portów, a także udział w zaminowywaniu Zatoki Gdańskiej i rejonu Hel. Okręty dywizjonu prowadziły obserwacje jednostek nieprzyjaciela. Niestety nie udawało się zająć dogodnych pozycji do przeprowadzenia ataków torpedowych. Polskie okręty były bez przerwy atakowane zarówno przez niemieckie jednostki nawodne, jak i lotnictwo. I chociaż żaden z nich nie został bezpośrednio trafiony, to rosnąca ilość uszkodzeń zaczęła poważnie utrudniać prowadzenie działań bojowych. Załogi próbowały dokonywać wszelkich napraw, jednak coraz większa ich ilość wymagać zaczęła pobytu w stoczni. Powoli wyczerpywały się również zapasy paliwa, a skorzystanie z baz marynarki wojennej było niemożliwe. Wobec tak fatalnego rozwoju sytuacji dowódca marynarki wojennej, kontradmirał Józef Unruk, wydał rozkaz prowadzenia działań, dopóki będzie to możliwe, a następnie podjęcia próby przedostania się do Anglii, ewentualnie do któregoś z portów szwedzkich. Biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację uniemożliwiającą dalszą walkę, dowódcy Sępa, Rysia i Żbika podjęli decyzję o udaniu się do portu Stavnas w Szwecji, gdzie okręty zostały rozbrojone, a załogi internowane do czasu zakończenia wojny. Należy podkreślić, że podczas całego pobytu w Szwecji marynarze utrzymywali okręty w pełnej gotowości do eksploatacji. Działania wojenne nasilały się z każdym dniem i coraz bardziej okazywało się, że samodzielna walka polskiej marynarki wojennej będzie niemożliwa. ORP Orzeł, który znajdował się na północ od Gotland, gdzie załoga usiłowała dokonać niezbędnych napraw uszkodzonego okrętu, została dotknięta jeszcze jednym ciosem. Ciężko zachorował dowódca, komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski. Ten splot wydarzeń spowodował podjęcie decyzji o wejściu do portu w Tallinie. Ponieważ w tym samym czasie w porcie przebywał handlowy statek niemiecki Schwerin, a prawo morskie stanowiło o tym, że w takiej sytuacji obydwie jednostki nie mogą wyjść w morze jednocześnie, Orzeł został przetrzymany w Tallinie. W tym czasie przetransportowano chorego dowódcę do szpitala, jednak Estończycy podjęli również pod naciskiem Niemców decyzję o internowaniu okrętu. Wówczas to załoga pod dowództwem kapitana Jana Grudzińskiego podjęła próbę ucieczki z tak nadmiernie gościnnego portu. Stop!
Pomimo ostrzeliwania przez baterie artylerii nabrzeżnej, okręt pod osłoną nocy i zasłony dymnej opuścił Tallin. Sprawa ucieczki Orła stała się sensacją opisywaną na pierwszych stronach gazet całego świata. Niemcy podali i nagłaśniali informacje o zabiciu przez polskich marynarzy dwóch wartowników estońskich. W rzeczywistości zostali oni uprowadzeni na pokładzie uciekającego okrętu i w dogodnym czasie wypuszczeni na ląd, co zadało kłam niemieckiej propagandzie. Teleskop w dół, głębokość 40 metrów. Szaloną trudność sprawiało prowadzenie nawigacji bez map skonfiskowanych przez Estończyków w Tallinie. Precyzyjnie odtwarzał je, korzystając jedynie ze starego opisu latarni morskich, świetny nawigator porucznik Mokrski. Pokonując te wszystkie trudności, załoga Orła doprowadziła okręt do Anglii. Wcześniej trasę tę pokonali polscy podwodniacy z ORP Wilka, którego dowódca, kapitan marynarki Bogusław Krawczyk, zdecydował o przejściu do Anglii po przetrzymaniu olbrzymiej ilości ataków, w wyniku których okręt odniósł tyle uszkodzeń, że kontynuacja rejsu odbywała się właściwie wbrew prawom fizyki. Okręt nie powinien właściwie się zanurzać. Przedostanie się do Anglii Wilka i Orła wzbudziło szczery podziw zarówno wśród angielskich marynarzy, jak i opinii publicznej. Jednocześnie w ten sposób zakończył się dla dywizjonu etap wojny obronnej na Bałtyku. Realizując porozumienie o współpracy militarnej zawarte przez rządy obydwu krajów, polskie okręty podwodne, pozostając nadal w służbie polskiej marynarki wojennej, zostały jednocześnie podporządkowane operacyjnie Royal Navy, wchodząc w skład drugiej flotylli okrętów stacjonujących w Rosyth. Po okresie intensywnego szkolenia, przystosowującego załogi do nowych warunków służby, okręty rozpoczęły działania bojowe. Przed marynarzami postawiono takie same zadania jak przed flotą brytyjską. Ochrona szlaków żeglugowych na Oceanie Atlantyckim, Morzu Północnym i Śródziemnym, a także blokada morska Niemiec. ORP Orzeł odbył 7 patroli, przebywając w morzu łącznie 120 dni. Największym sukcesem załogi było zatopienie niemieckiego statku Rio de Janeiro u południowych wybrzeży Norwegii. Sukces ten był tym bardziej szczególny, że ujawnił plany inwazji hitlerowskiej na Norwegię, albowiem storpedowany statek był transportem wojskowym. Niestety w maju 1940 roku, w czasie wykonywania kolejnego zadania, utracono kontakt z okrętem, który prawdopodobnie wszedł na angielskie pole minowe, o istnieniu którego dowódca Orła nie został poinformowany. Brak świadków lub innych dowodów nie pozwala do dziś jednoznacznie określić przyczyny zatonięcia okrętu. ORP Wilk pod dowództwem kapitana Bolesława Romanowskiego odbył wiele rejsów bojowych. Jednak trudy pełnionej służby spowodowały takie pogorszenie się stanu technicznego okrętu, że pomimo przeprowadzanych remontów nie nadawał się do pływania w warunkach bojowych. Został przemianowany na okręt szkolny. Tak więc polska flota podwodna została bez okrętów. Kierownictwo marynarki wojennej, chcąc wykorzystać oficerów, podwodniaków, którzy tam się znaleźli, w 1941 roku otrzymali od Anglików pierwszy okręt podwodny serii U. To jest okręt średniej wielkości. Przejęli całkowicie od załogi już angielskiej, ale bezpośrednio z budowy. Drugi dzik był budowany już z przeznaczeniem w tej samej stoczni angielskiej dla polskiej marynarki wojennej. Nasi oficerowie byli w trakcie budowy. I tak narodziły się nasze dwa straszne bliźniaki, które działały na morzu, głównie śródziemnym, na Malcie. To były już nowoczesne okręty. Bardzo dzielnie się wpisywały w czasie wojny. Jako pierwszy działalność bojową rozpoczął ORP Sokół, otrzymując znak taktyczny N97. Jego dowódcą został kapitan Borys Karnicki, a zastępcą kapitan Bolesław Romanowski.
Po okresie kompletowania załogi i odbycia ćwiczeń w północnej Irlandii rozpoczął służbę w angielskiej bazie w Portsmouth. Okręt uczestniczył m.in. w blokadzie portu Brest, gdzie starano się upolować ukryte tam liniowe okręty niemieckie. Niestety w trakcie tego patrolu Niemcy nie zdecydowali się na opuszczenie portu. Dalsza działalność Sokoła związana była z zapewnieniem bezpieczeństwa alianckim szlakom komunikacyjnym oraz niszczenie transportów nieprzyjaciela. W swojej służbie ochrony konwojów ORP Sokół miał okazję współpracować z polskimi niszczycielami ORP Piorun i ORP Garland. Rozbudowująca swoją flotę ubotów Kriegsmarine wciąż jednak zadawała liczne ciosy siłom aliantów. Nie znaczy to jednak, że jej działania były bezkarne. Amerykanie postanowili dać Brytyjczykom dwa okręty podwodne i Brytyjczycy jeden przeznaczyli dla Polaków, był to ORP Jastrząb. Nie był to okręt nowoczesny, to był okręt budowany w latach 1920-22. Miał duże mankamenty, jego długi czas zanurzenia, system strzelania torpedowego przestarzały. W związku z tym, jak tylko ten okręt przyszedł, on przeszedł chyba półroczny remont w Wielkiej Brytanii, zmieniono wiele mechanizmów. No, niestety wyszedł pierwszy rejs bojowy i to był jego ostatni rejs. Załoga się uratowała i powierzono kapitanowi Bolesławowi Romanowskiemu objęcie dzika. ORP Jastrząb z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się na trasie alianckiego konwoju PQ-15 i został zatopiony przez okręty osłony. Brytyjski trałowiec i norweski niszczyciel. ORP Dzik, opatrzony znakiem taktycznym P-52, po uzupełnieniu składu załogi o marynarzy z zatopionego Jastrzębia dołączył do Sokoła, który właśnie przeszedł remont w angielskiej stoczni. Obydwie jednostki weszły w skład 7 floty okrętów podwodnych w Dundee, gdzie poddane zostały przygotowaniom do operowania na ciepłych wodach Morza Śródziemnego. Po przybyciu na Maltę okręty weszły w skład 10 flotylli okrętów podwodnych. W czasie akcji bojowych w rejonie Morza Śródziemnego okręty zdobyły sobie miano straszliwych bliźniaków, bowiem bez przerwy atakowały okręty przeciwnika nie tylko na pełnym morzu, ale i na podejściach do portów. Tak m.in. Dzik zatopił zbiornikowiec w pobliżu portu Bastia, transportowiec Nicholas oraz holownik Kraft. Zastosowany po raz pierwszy przez kapitana Bolesława Romanowskiego sposób strzelania torped do celów o płytkim zanurzeniu, w którym torpeda przebiega na powierzchni, został uznany jako innowacja taktyczna i przyjęty w marynarce brytyjskiej jako obowiązujący i stosowany przez okręty sprzymierzonych. W 1944 roku ORP Dzik po zatopieniu dużego transportowca oraz małego szkunera przebył ponad 2,5 tysiąca mil w rekordowo długim patrolu trwającym 26 dni. Polskie okręty podwodne zatopiły na Morzu Śródziemnym 30 różnych jednostek o łącznej wyporności 90 tysięcy ton. Po zakończeniu zadań w tym rejonie ORP Dzik został przeznaczony do remontu w Dundee, a ORP Sokół w Blyth. W tym czasie w Dundee organizowano międzynarodową flotylę okrętów podwodnych, w skład której wchodziły okręty polskie, holenderskie, francuskie i norweskie. Na czele polskiej grupy stanął już komandor podporucznik Bolesław Romanowski. W maju 1945 roku rozwiązano międzynarodową flotylę okrętów podwodnych.
komandor Bolesław Romanowski. Komandor porucznik Borys Karnicki. Komandor podporucznik Bogusław Krawczyk. Komandor podporucznik Jerzy Koziołkowski. Komandor podporucznik Jan Grudziński to najwybitniejsi dowódcy polskich okrętów podwodnych w czasie II wojny światowej. Wszyscy zostali odznaczeni orderami Virtuti Militari. Wojenne zniszczenia powodowały konieczność odbudowy od podstaw polskiej marynarki wojennej. Trzeba było nie tylko rozminować porty i usunąć z nich wraki zatopionych okrętów, ale również uruchomić stoczniowe zaplecze techniczne. Ze Szwecji powróciły pod dowództwem komandora porucznika Władysława Salamona internowane tam Sęp, Ryś i Żbik. Z Anglii Wilk, który niestety nadawał się tylko do złomowania. Powróciła też duża część oficerów, podoficerów i marynarzy, a między innymi na pokładzie niszczyciela Błyskawica legendarny podwodniak komandor Bolesław Romanowski. Nastał czas nowych dowódców, nowych okrętów i nowych sojuszy. W czerwcu 1954 roku zostałem powiadomiony, że jestem wyznaczony na mechanika na nowy okręt podwodny, który w krótkim czasie ma przyjść ze Związku Radzieckiego. Owiane to było wielką tajemnicą. Nie wiedzieliśmy, co to ma być za okręt, no ale jak ustawiono nas na molo, żeby przywitać nowy okręt podwodny, to zorientowaliśmy się, że nie będzie to duży, bo nas było tylko tam raptem 15 czy 16 osób. Projekt 613 wniósł pewien postęp. Okręty miały już chrapy, miały bardzo duży resurs pływania, były dzielne, jeśli chodzi o zachowanie się na morzu. Intensywne pływanie pozwalało poznać naszym podwodniakom Morze Północne, Atlantyk. Profesor Jagodziński dopasował do hydroakustyki, która była na okręcie, łączność podwodną między okrętami. Także myśmy mieli, nawet Rosjanie o tym nie wiedzieli, telefony podwodne, że mogły te okręty między sobą rozmawiać. Co zostało wykorzystane? Jednym z ćwiczeń, kiedy polecono naszym okrętom podwodnym sforsować Morze Północne, Barenca i wyjść do Archangelska, a strona radziecka pilnowała, żeby nie przepuścić i wykryć. I tutaj właśnie te telefony odegrały pewną rolę i dosyć istotną, bo te okręty spokojnie doszły do samej mety i nikt ich po drodze nie zauważył. Trym minus 3, głębokość 5 metrów, zamknąć klapy środkowych. Zamknie to wyżej. Na początku lat 50. planowana była dywizja, czyli brygada takich, tych 613 i dwie brygady tych małych 15 serii. No ale wówczas były w ogóle bardzo duże plany. No, to niby się wiązało z wojną w Korei, potem z tymi w ogóle wszystkimi napięciami. Były to po prostu te wszystkie takie drgawki zimnej wojny, który w taki czy inny sposób tu do nas docierał. Te nasze okręty, przecież te okręty projektu 15, to one były właściwie już grubo przestarzałe. I nie nadawały się do jakiegoś tam, do jakiejś renowacji, do wprowadzenia czegoś, czy na przykład lepszej hydroakustyki, bo ona w dużej mierze decyduje o jakości okrętu. No, zawsze można było wprowadzić nowe torpedy, bo to też jest bardzo ważne. No, ale akurat sąsiedzi wówczas żadnych tych torped też nie oferowali. Poza tym, okręt podwodny jest bronią zaczepną, a nie defensywną, tak jak u nas się to przyjęło
rozumieć. I właściwie dla takiej broni zaczepnej, jako broń zaczepna, na Bałtyku nie było celów. On w zasadzie w taki okręt klasyczny, jak to było w czasie II wojny światowej, on się nadawał w zasadzie tylko do zwalczania żeglugi. No a tutaj za bardzo nie było czego w jakichś takich układach zwalczać. Do kompletu naszych okrętów podwodnych trzeba jeszcze dołączyć dwa okręty, które przyszły w tym samym okresie, kiedy polska marynarka wojenna dostała na wyposażenie trzeciego RP Orzeł typu Kilo. Zostały wydzierżawione dwa okręty podwodne klasyczne, ale przystosowane przez Rosjan do działania na wszystkich oceanach. To był projekt 641, ponad 2000 ton wyporności, większe były od Kilo. Miały cztery baterie akumulatorów, każda bateria po 112 ogniw i trzy silniki trzyśrubowe. Okręt miał jeszcze dodatkowo silnik elektryczny, ekonomiczny, zanurzenie do 280 metrów. Te okręty były przez Rosjan wykorzystywane do śledzenia w Stanach Zjednoczonych. No, u nas one pełniły służbę do roku 2004 i zostały przekazane na złom. Przejąłem się taką zasadą, którą głosił Kieniewicz, że człowiek, żołnierza, jedną ręką trzeba trzymać za mordę, ale drugą za serce. I wtedy będzie wszystko w porządku. To jest może taka ordynarna w formie zasada, ale w zasadzie istota w ogóle wychowania morskiego właśnie zawiera się w tym. Myślę, że najsympatyczniej wspominam czas ten, w którym przyszło mi dowodzić okrętem podwodnym, bo dowódca okrętu podwodnego ma sporą samodzielność. Powiedziałbym, rzadko działa w zespole. Zazwyczaj jest sam sobie w morzu ze swoją załogą i ze swoim okrętem. W 1986 roku to był mój ostatni akt w dywizjonie. Jako szef sztabu tego dywizjonu przebywałem wtedy w Rydze, traktując warunki szkoleniowe załogi i przygotowując okręt do przejęcia. I 13 czerwca o godzinie 13:13 przyprowadziliśmy tu Orła. Cieszę się, że marynarka w dalszym ciągu utrzymuje okręty podwodne, albowiem uważam je za jeden z bardziej efektywnych rodzajów broni sił morskich. Jest to nowoczesny okręt, klasyczny. Jego wyporność 3,5 tysiąca ton. Pod wodą jego szybkość 17 węzłów, na powierzchni 10. Dla nieznających problematyki, dlaczego tak jest, że pod wodą jest większa szybkość, to po pierwsze kształt delfinowaty i po drugie pod wodą nie ma tak zwanego oporu falowego. I w związku z tym właściwie w tej chwili to można powiedzieć, że to jest typowy okręt podwodny z możliwością pływania na powierzchni. Natomiast tamten orzeł był okrętem nawodnym z możliwością pływania pod wodą. Silnie uzbrojony, broń torpedową, nowoczesna hydroakustyka, radiolokacja pozwala temu okrętowi wykonywać zadania we wszystkich warunkach każdego morza i oceanu. Okręt ten ma bardzo dużą autonomiczność, 45 dni przebywania na morzu. Nieprzerwane przebywanie pod wodą około 500 godzin. Trzeba by tutaj podkreślić, że na chrapach
może pływać z szybkością około 10 węzłów, wykorzystując pracę silników spalinowych pod wodą. No to już jest taki wyższy kunszt jazdy na okrętach podwodnych, żeby nie zatopić zasysania powietrza, wtedy silniki staną. Tutaj trzeba cały czas myśleć o tym, jak się zanurzymy, żeby się wynurzyć. Trzeba było myśleć o okrętach, które zapewnią ciągłość floty podwodnej w marynarce. Było kilka ofert ze świata i wyszło, że norweska jest najbardziej sympatyczna, najtańsza i najbardziej racjonalna. Padło na Kobeny. Są i jak sądzę, są to okręty, z których załogi według ich relacji, a ich nie eksploatuję oczywiście, bo jestem oficerem rezerwy, ale z relacji załóg, z którymi mam kontakt i z którymi rozmawiam, wynika, że są to okręty dobre. Jak to oni kiedyś nazwali na samym początku, panie admirale, to prawdziwe Mercedesy. To mnie tak usatysfakcjonowało trochę, bo powiem, że trochę rękę przyłożyłem, żeby one tu były. Ale wszystko w jakiś sposób i kiedyś się kończy. Moja służba w marynarce wojennej skończyła się i od tego czasu jestem zaangażowany w Bractwie Okrętów Podwodnych. Przypominamy sobie na spotkaniach dawne lata. Bractwo powstało 2 lipca 1981 roku. Od 2000 roku jesteśmy członkiem Międzynarodowej Organizacji Podwodników w nomenklaturze angielskiej International Submarine Association i pierwszy kongres, na którym byliśmy, to był kongres w 2000 roku w Sankt Petersburgu. Akademia Marynarki Wojennej, dysponująca kadrą naukową o najwyższych kwalifikacjach i nowoczesnymi pracowniami dydaktycznymi, kształci przyszłych oficerów. Uważajcie, panowie, panie już myślą o okrętach podwodnych. W chwili obecnej w skład dywizjonu wchodzi 5 okrętów podwodnych. Jeden okręt podwodny typu Kilo, ORP Orzeł oraz 4 okręty podwodne typu Koben, ORP Sokół, ORP Sęp, ORP Kondor i ORP Bielik. Mimo, że najdłużej spośród tej piątki pod polską banderą pływa ORP Orzeł, w dalszym ciągu pozostaje najnowocześniejszym okrętem dywizjonu. W linii od 1986 roku, zbudowany w Leningradzie, obecny Sankt Petersburg. Jest to duży okręt, w dalszym ciągu nowoczesny, doskonale uzbrojony, o bardzo dużym zasięgu pływania, o wyporności ponad 3000 ton. ORP Orzeł jest pokryty specjalną powłoką, gumą, która zdecydowanie ogranicza możliwość jego wykrywania. Kobeny nie są jednostkami nowymi. Zostały zbudowane w połowie lat 60., ale gruntowna modernizacja na przełomie lat 80. i 90. uczyniła z nich pełnowartościowe jednostki. Są to malutkie okręty, porównując zwłaszcza do Orła o wyporności niespełna 500 ton, ale dzięki swym gabarytom w określonych sytuacjach mają przewagę nad Orłem. Można je zdecydowanie lepiej wykorzystywać jako platformę do przewozu grup specjalnych. Współczesne okręty podwodne są jednym z najefektywniejszych środków bojowych na współczesnym teatrze działań morskich. Główne zadania wykonywane przez okręty podwodne to niszczenie jednostek nawodnych, okrętów nawodnych i transportowców przeciwnika, zwalczanie okrętów podwodnych, prowadzenie rozpoznania,
skryty transport i wysadzanie grup dywersyjnych, a także stawianie min. Duża autonomiczność okrętów podwodnych, skrytość działania, a także nieograniczona dzielność morska pozwala wykorzystywać je w dużej odległości od własnych baz i w dosyć długim okresie czasu. Dzięki temu okręty podwodne mogą jako pierwsze wykrywać symptomy działań wojennych, tudzież przygotowań do tych działań, z dala od morskich granic państwa. Proces szkolenia pojedynczych członków załogi okrętu, a następnie całej załogi okrętu, jest procesem długotrwałym. Niemożliwym jest przygotowanie dowódcy działu do funkcjonowania w ciągu roku czy dwóch lat. Ten oficer czy żołnierz, marynarz, musi mieć czas na to, żeby doskonale poznać specyfikę okrętu, doskonale poznać obowiązki na zajmowanym stanowisku, a są to siłą rzeczy obowiązki nieco szersze niż na okręcie nawodnym. Obejmują również tą część, te elementy realizowane pod wodą. Stąd też przede wszystkim zrezygnowano z marynarzy zasadniczej służby wojskowej na okrętach podwodnych, zastępując je zawodową służbą wojskową, w 100% zawodową służbą wojskową. Chciałbym tylko wspomnieć, że przygotowanie oficera do pełnienia obowiązków dowódcy okrętu to jest okres rzędu 8, a nawet 10 lat. Przygotować WT 5, 6 do strzału. Torpedowe. Zatwierdzono element ruchu celu, kurs 330, prędkość 80. Przygotowano WT 5, 6 do strzału. 231. I to jest 231. Przygotowano WT 5, 6 do strzału. Działowy dół. Jest, uwaga, działowy dół. 250 na kursie. Trzymać. Uwaga. WT 5, 6. Okej, na kursie 260. Tak trzymać? Tak trzymać. Aparaty? 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 Uwaga! 252 z hydro. Pal! 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 Bierzemy udział w ćwiczeniach ratowniczych, przygotowując się do sytuacji, której oczywiście wolelibyśmy uniknąć, ale której nie można wykluczyć, to znaczy uszkodzenia okrętu podwodnego. Bierzemy udział, a właściwie zabezpieczamy również ćwiczenia okrętów nawodnych, zwłaszcza w części poświęconej zwalczaniu okrętów podwodnych. ORP Kondor wziął udział w jednym z największych ćwiczeń natowskich na Morzu Norweskim, Royal Mariner.
Kontynuatorem wojennych tradycji Sokoła i Dzika będzie ORP Bielik, który 11 października rozpoczął tranzyt na Morze Śródziemne, gdzie weźmie udział w antyterrorystycznej operacji pod kryptonimem Active Endeavour, dowodzonej przez dowództwo natowskie w Neapolu. Kontynuujemy również współpracę z Royal Navy. 2 lata temu ORP Bielik, a w chwili obecnej ORP SEM zabezpiecza szkolenie okrętów nawodnych w renomowanym ośrodku Royal Navy FOST w Plymouth na południu Wielkiej Brytanii. Okręty podwodne to jednostki specyficzne i w związku z tym załoga funkcjonuje również w specyficznych warunkach. Cała załoga, większa czy mniejsza, wszyscy funkcjonujemy w jednej przestrzeni, w jednej długiej rurze. Zamknięci na dosyć długi okres czasu, przypominam, że autonomiczność orła to 45 dni, więc należy sobie zdawać sprawę, że ta załoga musi nauczyć się funkcjonować w tych skromnych, niewielkich warunkach przez taki długi okres czasu. Co to powoduje? Powoduje to, że zżywamy się tutaj. Zaczynamy stanowić jeden organizm, jedną rodzinę. Jesteśmy w pewnym sensie od siebie uzależnieni. Próbą, jak ta rodzina funkcjonuje, są długie wyjścia. Okręty spędzają w morzu nawet ponad 3 miesiące. ORP Orzeł wraca do portu po wykonaniu zadania. Inni pełnią swoje misje na morzach i oceanach świata. Minął jeszcze jeden dzień z życia podwodnego dywizjonu.